Ej, mamy już końcówkę roku, także przyszedł czas na podsumowanie roku 2016. Takich podsumowań będzie kilka, ale dzisiaj chciałabym zacząć od niekosmetycznych ulubieńców roku 2016. Ja chyba do tej pory nigdy Wam nie pokazywałam ulubieńców niekosmetycznych, także dzisiaj chciałabym o tym z Wami porozmawiać, ale oczywiście takie podsumowanie kosmetyczne roku 2016 też będzie. Pierwsze, co Wam pokażę, to mój nowy nabytek, czyli mój pierwszy tatuaż. Jest to piękny początek do długiej historii, ponieważ ja mam bardzo dużo planów, jeśli chodzi o tatuaże. Tutaj na pewno będzie cały rękaw. Już jestem umówiona tutaj na tą górną część. W lutym będę robiła. I nie wiem, czy to nie rozprzestrzeni się dalej, ponieważ być może, że zrobię sobie potem drugi rękaw i kilka tatuaży na ciele, ponieważ mam już kilka pomysłów. Ja ogólnie szaleję za tatuażami. Jestem taką osobą, która uwielbia tatuaże i ja się potrafię po prostu patrzeć jak nawiedzona na drugą osobę właśnie jak ma tatuaże, ponieważ po prostu uwielbiam podziwiać różne prace. I naprawdę to było od dłuższego czasu, ponieważ ja mniej więcej jakoś jak miałam 14-15 lat, wtedy oglądałam Miami Ink, wtedy zakochałam się w tatuażach i od tej pory planowałam tatuaż. Pierwszy tatuaż chciałam sobie zrobić na 18 urodziny i wiem, że jakoś z 2 lata planowałam ten tatuaż, ale nie doszło to do skutku, ale to tylko dlatego, że tak naprawdę nie wiedziałam za co się zabrać, nie wiedziałam jak znaleźć dobrego tatuażystę, ale też nie miałam zbytnio na to pieniędzy, nie miałam właśnie takiego dużego budżetu, także wolałam tego nie robić. I w sumie cieszę się, że tego tatuażu nie zrobiłam, chociaż nie żałowałabym go na pewno, jakbym go miała, ale nie pasowałby mi po prostu do tego motywu, który chcę mieć na rękawie, bo by się mu po prostu odznaczał. Także być może zrobię sobie ten tatuaż w troszeczkę innej formie niż początkowo planowałam. Planowałam na karku właśnie zrobić sobie skorpiona, tylko takiego w 3D, takiego, który rzeczywiście by siedział jakby na tym karku. Ale być może, że zrobię sobie potem właśnie w takiej mandali tego skorpiona. Być może ten plan na pierwszy tatuaż dalej będzie. Tutaj będę robiła sobie właśnie w mandali cały rękaw. Zaczęłam od tego. Jeśli chodzi o tatuażystę, to był to Shane. Jak sobie wpiszecie na Instagramie Shane, to właśnie znajdziecie jego pracę. Ja się w tych pracach zakochałam, w jego stylu, ogólnie w tych kropeczkach, które robi, ponieważ naprawdę jest niesamowity, przepięknie tatuuje i właśnie u niego się zapisałam na kolejny tatuaż. Nie zdradzę Wam jeszcze, co to będzie, ale właśnie w lutym będę tatuować i będzie wymagał dwóch podejść. Ten też nie jest jeszcze skończony, jeszcze wymaga trochę cieniowania, także to jeszcze właśnie też będziemy przy okazji tamtego robić. Także to by był pierwszy ulubieniec. No i ja mówię, ja kocham tatuaże. Wiem, że nie każdy jest pozytywnie nastawiony do tatuaży, nie każdy lubi. Ja uwielbiam tatuaże i będę naprawdę taką babcią potem na wypasie z rękami wytytułowanymi. Mi się bardzo podoba. Czy skóra jest młoda, czy jest stara, obwisła, to nic to nie zmienia tak naprawdę. To nie zmienia tego, jakim człowiekiem jesteśmy, jaki mamy charakter, jaką mamy osobowość, czy jesteśmy dobrymi ludźmi, czy nie, ponieważ to jest tylko sztuka. To, co mamy na ręce, na ciele ogólnie. To nie jest nic, przez co powinniśmy być oceniani, ponieważ to jest wygląd, to jest nasz wybór i nikomu do tego. Tatuaż ma się nam osobiście podobać, a nie drugiej osobie, także ja podziwiam. Też pierwszy tatuaż wybrałam tutaj w takim widocznym miejscu, ale też dlatego, żebym ja sama osobiście go mogła podziwiać i też właśnie chcę mieć dalej. Co mi się bardzo podoba, to to, jak jakość moich filmów się poprawiła względem roku poprzedniego, ale też względem początku roku 2016, a to przez dwa produkty. Pierwszy to jest obiektyw, którym w tym momencie nagrywam, jest to 50 z Canona i tym obiektywem nagrywam wszystkie filmy. Nie tylko od początku roku, bo ja ten obiektyw kupiłam w 2015, ale jeszcze nie do końca umiałam go używać i nie do końca umiałam te ustawienia dobrze ustawić, żeby rzeczywiście coś z niego wyszło. Co mi się bardzo podoba w tym obiektywie, to fakt, że bardzo ładnie rozmywa to, co się dzieje z tyłu i przy nagrywaniu to jest bardzo fajne, mi się bardzo ten efekt podoba i o ile bym tło miała dużo dalej, to jeszcze ten efekt byłby mocniejszy, ale jak ja na co dzień nagrywam na tle ściany i toaletki, to mam zaraz praktycznie ścianę za sobą, także to też nie jest jakoś zbytnio mocno rozmyte, ale to jak rozmywa tak w rzeczywistości, przy zdjęciach portretowych, to jest po prostu marzenie. Ja zabieram właśnie 50 tak naprawdę tylko na wakacje i też robiłam i portrety, i takie zwykłe zdjęcia, po prostu zdjęcia są przepiękne, portrety są po prostu cudowne, zdjęcia są jasne, ponieważ jest to bardzo jasny obiektyw, jest po prostu magia, naprawdę bardzo się cieszę z tego zakupu, a naprawdę to był, to jest jeden z najtańszych, jak nie wiem, czy nie najtańszy obiektyw, jaki Canon ma w swoim zanadrzu i naprawdę się bardzo z niego cieszę. I też w najbliższym czasie będę chciała dokupić jeszcze jeden obiektyw, już mam jeden na oku. Chyba się skuszę na 24 też z Canona, ponieważ w
wtedy będę miała możliwość mieć troszeczkę bliżej aparat, ale też żebym nie była jakoś tak mocno wycięta, tak jak jestem teraz, ponieważ 50 niestety wymaga albo dużej odległości, albo bardzo mocnego zbliżenia. Chociaż nie wiem, czy nie chcę jakiegoś takiego zbliżającego, żeby też przy makijażach, przy tutorialach pokazywać Wam tylko jedno oko na przykład, ale to zobaczymy. Co jeszcze się zmieniło, to softboxy. Mam tutaj jeden z lewej strony, jeden z prawej strony i naprawdę daje mocne światło. Wcześniej nagrywałam tylko przy lampie pierścieniowej. Wydawało mi się, że ona jest mocna, że te filmy były dobrze oświetlone, a wcale takie nie były. Dopóki właśnie nie kupiłam softboxów, to tego nie wiedziałam. One dają mnóstwo światła, dają właśnie takie miękkie światło. To nie jest mocne. Co prawda, no siedzieć przy nich na początku, żeby się przyzwyczaić, to było troszeczkę hardcore i czasami też mi łzawią oczy, jak mam je za blisko i jak mam właśnie takie zaczerwienione, przemęczone oczy, to jest czasami trochę ciężko, ale to, jak jakoś się poprawiło właśnie dzięki tym softboxom, to jest wow. Co prawda jeszcze chcę dokupić dwa softboxy tak na tło, żeby oświetlać tak przy codziennym nagrywaniu, ale też myślę, że w najbliższym czasie okupnię tła i nagrywać po prostu na tle, a nie na tle toaletki, szczególnie, że chcę w najbliższym czasie kupić lusterko i te takie właśnie żarówki do toaletki, żeby już normalnie, klasycznie robić makijaż, a nie tak jak ja na co dzień, po prostu włączam sobie softbox i tak nagrywam. I one przez to są cały czas stale rozłożone. Kolejny mój ulubieniec to żelowe paznokcie. Co prawda teraz się przerzucam na akryl i na robienie samodzielnie i to jest właśnie efekt mojej pierwszej pracy, gdzie dopełniłam sobie właśnie paznokcie i kilka przedłużyłam, bo były właśnie jedne było złamane i przez 3 tygodnie nie miałam jak się umówić na paznokcie. Kilka było takich podłamanych i po prostu je spiłowałam całe i zrobiłam na nowo. I naprawdę jestem bardzo z siebie dumna, także teraz będę robiła sobie samodzielnie akryl i akryl ponoć jest mocniejszy jeszcze niż żel, zobaczymy, ponieważ żel też mi się potrafi łamać, ale ogólnie byłam mega zadowolona z tego, że miałam po prostu piękne paznokcie. Ja uwielbiam szpony, uwielbiam długie paznokcie, to nie jest dla każdego, wiem. Dużo osób się mnie pyta, jak z nimi funkcjonuje, a tak naprawdę w niczym mi nie przeszkadzają. Jedynie, co mi ciężko zrobić, to podnieść grosz z podłogi, co mi bardzo się często zdarza w pracy, że mi wszystko leci, ucieka ode mnie, ale ogólnie w niczym mi w żaden sposób nie przeszkadzają, mi tylko to poprawiają, ponieważ ja do pracy muszę mieć ładne, eleganckie paznokcie, ale oczywiście też chcę i do nagrywania, żeby mieć paznokcie zadbane. A jak robiłam sobie wcześniej samodzielnie hybrydy, oczywiście kolor mi się ładnie trzymał, ale paznokcie moje nie wytrzymywały tego, co się dzieje na co dzień w pracy i ogólnie, ponieważ mi się bardzo łamały paznokcie moje, naturalne nie są zbyt mocne, a tutaj miałam po prostu spokój. Co prawda coraz mi się te żele łamały, ale był spokój, a teraz zobaczymy, jak z akrylem, czy akryl będzie mocniejszy niż żel. Także to będzie to. Następną ulubieńcem jest telefon i nie wiem naprawdę, jak wytrzymywałam z poprzednim. Ja wcześniej miałam LG S90, który miał mieć podobne parametry do Samsunga S3, ale był naprawdę przeokropny. Miałam go 2 lata, bo czekałam, aż mi się umowa skończy, ale naprawdę to był to okropny telefon, który się ciągle zacinał, jakość zdjęć była przeokropna i tutaj jest naprawdę niebo a ziemia. Ja mam teraz Samsunga S6 Edge już od dłuższego czasu, ale naprawdę jestem mega zadowolona. Naprawdę opłacało się na niego wydać troszeczkę więcej, ponieważ jest to naprawdę świetny telefon. Jakość ogólnie zdjęć, nagrywania, nagrywa w 4K i naprawdę to, co nagrywa, oddaje w rzeczywistości w 100%. Zrobiłam jeden taki film na zewnątrz, w słońcu i po prostu wszystko było idealnie oddane. Kolory po prostu były przepiękne. Ostrość, naprawdę każdy kamyczek, każde ziarenko piasku było wyostrzone. No po prostu bajka, naprawdę. I właśnie w takim plenerze super nagrywa, naprawdę nagrywa jakością lustrzanki. Zdjęcia super, rewelacje, naprawdę. Zastanawiałam się nad iPhone'em, ale stwierdziłam, że nie będę dopłacała, szczególnie, że mi najbardziej zależało na zdjęciach i na nagrywaniu. I z tego, co obejrzałam milion filmów, to tak naprawdę bardziej mi się podobało i większość osób właśnie oceniała, że Samsung robi dużo lepsze zdjęcia i filmy. I dlatego zdecydowałam się na ten Edge, ze względu na to, że jest dużo ładniejszy, ale niestety przez to, że mam Edge'a, to nikt mi nie chce nakleić szkła hartowanego, mimo że nawet kupiłam takie szkło zakrzywione. To jest bardzo ciężkie do naklejenia i niestety mi upadł. I mam tutaj troszeczkę zbitą szybkę, ale na szczęście nic mi to w żaden sposób nie przeszkadza. I to by było tyle. Mam też bardzo ładny tatuaż na tym telefonie. Ostatni nowy nabytek z eBay'a.
Następnie powiem Wam o zegarku z Klosa, nie wiem jak to się wymawia. Nie sprawdziłam, a YouTube mi prawdę powiedział. Jest to zegarek, który kupiłam sobie częściowo jako prezent na urodziny, a częściowo jako prezent, jakby nagroda za awans. Także jest to zegarek oczywiście w odcieniu rose gold, bo jakim o innym odcieniu by mógł być? Moja obsesja chyba w 2016 roku na temat koloru rose gold, właśnie jakichś miedzianych rzeczy, jeszcze wzrosła dużo, dużo mocniej niż była. Także ten zegarek to jest po prostu cudo. Ja nigdy nie byłam osobą, która nosiła zegarki, ale też nigdy żadnego ładnego zegarka nie miałam. Nie miałam nic porządnego, albo w ogóle nie miałam. Miałam jakieś takie tanie zegarki, jeszcze chyba jak byłam mała. Teraz naprawdę ciężko mi się ruszyć bez zegarka. Nie wiem, jak wcześniej funkcjonowałam. Nie dość, że to jest piękna ozdoba, przepięknie wygląda właśnie na ręce. To jeszcze jest no, mega funkcjonalne, ponieważ wiem, która jest godzina, nie muszę wyciągać na stop telefonu. I w pracy jest to mi bardzo przydatne, ponieważ w pracy nie mam przy sobie telefonu. Także super sprawa, naprawdę polecam, jakość jest świetna. Naprawdę nie mam się do czego przyczepić, ale też ten zegarek mam na razie 2 miesiące, także zobaczymy, co będzie później i zobaczymy, czy się nie będzie ścierał właśnie ten rose gold, ponieważ przy niektórych zegarkach, co słyszałam, to właśnie czasami się ścierał ten kolor. No, naprawdę, miazga mi się bardzo podoba i teraz szukam jeszcze, bo tutaj mam akurat bransoletkę z AliExpress, ale szukam jakiejś ładnej bransoletki, która by pasowała, ponieważ tutaj, jak widzicie, to nie jest taki piękny odcień różowego złota. Tutaj bransoletki mi się bardziej podoba, bo jest bardziej różowy. Ten jest tak coś takiego między klasycznym rose goldem a złotym. I właśnie do tego muszę dobrać jakąś ładną bransoletkę, taką, żebym stale nosiła, ale to też musi być coś takiego mocniejszego, co będzie tutaj widoczne, bo jedyne co znalazłam, to jakieś cieniutkie łańcuszki, co mi się nie podoba. I też w ogóle ciężko znaleźć rose goldową biżuterię. Jeśli macie jakieś sprawdzone strony, sklepy, to dajcie mi znać, bo naprawdę ciężko mi było cokolwiek znaleźć. Kolejny ulubieniec to piercing. Ja bardzo lubię kolczyki, ale jedynie w uszach. Nie lubię na twarzy, nie lubię na jakiejś innej części ciała. Ale zrobiłam sobie właśnie ostatnio kilka nowych dziurek. Mam tutaj właśnie te, w tej miękkiej części po prostu tutaj dodatkową w lewym ucho. Tutaj miałam kiedyś 2 dodatkowe, poza tymi klasycznymi, ale niestety mi zarosły, także zrobiłam sobie też ostatnio bardzo całkiem niedawno, bo jak robiłam sobie tatuaż, jeszcze tutaj dodatkową, żeby przynajmniej tutaj była symetria, ponieważ troszeczkę mi przeszkadzało, że tutaj aż tyle się dzieje, a tu jest tylko jedna dziurka. Też się zastanawiam tutaj nad dziurkami w chrząstce, ale na razie nie jestem na to gotowa, ponieważ tutaj to jak mi się goją te dziurki, to nie do końca mi się podoba. Także zrobiłam sobie tutaj tragusa i zrobiłam sobie helixa. Helix to była naprawdę przeokropna sprawa, ponieważ to jak to boli i jak nie daje spać, mnie dalej boli ta dziurka, dalej mi się troszeczkę paprze, ale po prostu ziernina mi się zrobiła. No nieładna sprawa, mi się strasznie ciężko goją kolczyki, nawet w tej miękkiej części potrafią mi się źle goić, bo wcześniej właśnie miałam bliznowce na tej drugiej stronie, ale ogólnie bardzo mi się podoba i tutaj tak samo nie mogę znaleźć żadnych kolczyków w odcieniu rose gold. Na razie mam tylko właśnie te kuleczki, znalazłam kilka, ale nie do końca mi się sprawdziły. Tutaj do tragusa sobie kupiłam przepiękny taki jakby w kształcie diamencika z cyrkonią w środku, ale niestety on jest tutaj za mały, bo on ma 6 mm i niestety nie udaje mi się zakręcić tam z tyłu i byłoby za ciasno, także musiałam mieć tutaj 8 mm, a takich praktycznie nie robią, znaczy w rose goldzie nigdzie nie znalazłam, a ja też muszę mieć ze stali chirurgicznej, ponieważ inaczej jest źle, ponieważ ja jestem czulona na inne rzeczy, tylko stal chirurgiczna, złoto, srebro, czy właśnie jakieś pozłacone rzeczy. A jeśli chodzi o książki, filmy, seriale, to z książek to nie wiem, czy cokolwiek mnie porwało na tyle, żeby naprawdę mi zapadło w pamięć, ale też tych książek nie przeczytałam zbyt wiele, bo nie wiem, może z 10 sztuk w ciągu tego roku, ale co mi się bardzo spodobało, to fakt, że już czytałam książki po angielsku i że wszystko rozumiem i że jest super. Także to jak najbardziej okej. Z filmów na razie przyszło mi do głowy tylko 2 pozycje. Jest to oczywiście Legion Samobójców. Ja bardzo lubię postać Jokera, a teraz jak jeszcze Jared Leto właśnie grał Jokera, to już w ogóle wow. Szczególnie, że ja bardzo lubię go jako aktora, ale też lubię go jako piosenkarza. Właśnie 30 Seconds to Mars to jest jeden z moich ulubionych zespołów. Bardzo mi się podobało, jak zagrał właśnie tą postać, jaką w ogóle postać Jokera teraz w tym filmie zrobili, ale oczywiście zakochałam się także w Harley Quinn, ponieważ ona po prostu była zajebista w tym filmie. Naprawdę szacun. Szacun. Drugi film to jest Nie oddychaj. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajny film. Jeśli jeszcze nie oglądaliście, to no naprawdę warto. Jeśli lubicie jakieś takie bardziej straszne filmy, ponieważ on jest na takim poziomie horrorów trochę. Jest to film, gdzie trójka młodych osób włamuje się do domu ślepego jakiegoś weterana wojennego.
I naprawdę to, co się dzieje, jest nieprzewidywalne. Jest naprawdę straszny i fajnie się go ogląda, naprawdę. Jest to jeden z lepszych filmów, jakie oglądałam w ogóle w życiu, tak mi się wydaje. Mocno mi zapadł w pamięć i na pewno kiedyś jeszcze obejrzę ponownie, co się rzadko zdarza u mnie, jeśli chodzi o filmy. To naprawdę wow, fajne. Ciężko mi przypomnieć, jakie filmy w ogóle oglądałam w tym roku, ale tak naprawdę żaden więcej nie zapadł mi w pamięć na tyle, żebym teraz mogła Wam o tym powiedzieć. Także wydaje mi się, że nic takiego godnego uwagi już nie oglądałam więcej. Jeśli chodzi o seriale, to co odkryłam niedawno, to Gotowe na wszystko. Całkiem przypadkiem, ponieważ najprawdopodobniej kiedy mi się gotowała woda na herbatę, usiadłam przed telewizorem, akurat był włączony TVN7, akurat obejrzałam kawałek odcinka właśnie Gotowe na wszystko i przepadłam i wiedziałam, że obejrzę każdy odcinek tego serialu, ponieważ dużo się w tym odcinku działo i byłam nieźle namówiona. Naprawdę, kiedyś myślałam, cały czas myślałam, że Gotowe na wszystko to jest jakaś telenowela, że to nie jest serial dla mnie, a naprawdę nieźle się zdziwiłam, ponieważ to, co się tam dzieje, to, co się tam wyprawia, to jest naprawdę wow. Naprawdę jest to jeden z lepszych seriali, jakie oglądałam. Polecam Wam bardzo, jeśli nie oglądaliście, obejrzyjcie sobie pierwszy odcinek i to Wam wydaje mi się, że wystarczy. Naprawdę bardzo mi się podoba, ogólnie okolice, że to są właśnie takie przedmieścia. Ja zawsze chciałam taki dom na przedmieściach, gdzie nie ma żadnego takiego ogrodzenia, są tylko takie płotki, jest ogród, o którym mogłabym dbać. Ja bym chciała być taką kulą domową, tak jak one są, że zajmują się domem, zajmują się dziećmi i nie pracują zbytnio, także no to mi się podobało, ale ogólnie te przeboje, co się działy na przedmieściach, to wow. Także to polecam. Jeśli macie jakieś filmy, seriale, które Wam się podobają, które są dla Was wow, to dajcie mi znać, ponieważ ja za bardzo teraz nie mam jakichś seriali oglądać. W kilku jestem w trakcie tych, które oglądam non-stop każdy odcinek. Ale właśnie jakiś nowy serial jest mi bardzo potrzebny, ponieważ teraz nie mam co włączyć w trakcie szykowania się do pracy, w trakcie malowania się, tak to sobie właśnie puszczałam, malowałam się przy tym i taki normalny make-up, który robię na co dzień 10 minut, no to zajmowało mi 40 minut, tyle co odcinek. I wydaje mi się, że to jest wszystko. Tak naprawdę robiłam na biegu listę i ciężko mi powiedzieć, czy czegoś ważnego nie pominąłam, a na pewno coś ważnego pominąłam. Może teraz będę robiła dla Was kosmetycznych nieulubieńców jakoś częściej troszeczkę, jak mi się coś uzbiera, jak coś ciekawego znajdę, zobaczymy. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Możecie mi napisać, co Wam się spodobało w roku 2016 właśnie z nieulubieńców, jakieś filmy, seriale, książki. Tak, bardzo chętnie. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!